Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj rozważanie pod tytułem Zbawienie i jego nieutracalność. Chodzi w tym zagadnieniu o to, czy jeżeli człowiek uwierzy w Pana Jezusa, to czy jeżeli zdarzy się coś takiego w jego życiu, co przez ludzi jest oceniane negatywnie, to czy ten człowiek traci swoje zbawienie, dlatego że ludzie to oceniają negatywnie, czy nie? Czy liczy się zdanie ludzi, czy zdanie Boga? A więc pytanie, czy mogę być zbawiony od moich grzechów? I czy jeśli otrzymam zbawienie, co się stanie, jeżeli zgrzeszę ponownie? Czy wtedy stracę swoje zbawienie? Czy postawił każdy z nas sobie takie lub podobne pytania? Czy wie każdy z nas, że każdy ma możliwość, aby już teraz wiedzieć, że ma życie wieczne? I jeżeli teraz wiemy, każdy z nas wie, że mamy życie wieczne, to wiemy, że jesteśmy wtedy uratowani, zbawieni od kary piekła wiecznego, a także mamy całkowitą pewność co do tego, że jesteśmy zbawieni i na wieki bezpieczni, na wieki zbawieni. To jest najbardziej podstawowe pytanie, jakie koniecznie każdy z nas musi sobie zadać. Czy już należę do tych, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, czy też jeszcze nie uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa? Bo Pismo Święte mówi, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz miał życie wieczne. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a twoje wszystkie grzechy będą przebaczone. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a zostaniesz przeniesiony ze śmierci do życia. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a nie będziesz już sądzony przez Boga. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz miał mieszkanie w niebie. Więc generalnie wszystko, co możemy od Boga otrzymać, jest oparte na wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Ty także teraz możesz wiedzieć z całą pewnością, jak otrzymać przebaczenie wszystkich twoich grzechów, mieć życie wieczne i być zbawionym na całą wieczność. To od ciebie zależy, czy chcesz to wiedzieć. Jeśli tak, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz miał życie wieczne. Pismo Święte, Słowo Boże, czyli Biblia Święta, Święta Biblia, mówi, że każdy z nas jest zasługującym jedynie na gniew Boży grzesznikiem, od początku do końca. Takim właśnie jesteś, zasługującym na gniew Boży grzesznikiem. I właśnie dlatego potrzebujesz być uratowany, zbawiony od należnej każdemu z nas kary piekła wiecznego. To mówi nam m.in. list do Rzymian, 5 rozdział, 12 werset. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 12. Przetoż jak przez jednego człowieka grzech szedł na świat i przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. Ty również zgrzeszyłeś. I to jest ocena Boża, nie moja. Przede mną może nawet byś wyglądał na całkiem spoko gościa. Każdy z nas rozpaczliwie potrzebuje ratunku. Ale jest jeden poważny problem. My sami nie jesteśmy w stanie zrobić czegokolwiek, aby się uratować. I to jest dokładnie ten problem. Nikt z nas nie może nic uczynić w kierunku polepszenia swojej godnej pożałowania sytuacji. Mało tego,
Nikt, kto sam popełnił w życiu choć jeden najmniejszy grzech, nie może nam pomóc, bo sam taki ktoś potrzebuje ratunku, zbawienia od należnego mu piekła. Tak mówi m.in. Rzymian 3 rozdział, 10 werset. Rzymian 3 rozdział, werset 10. Jak napisano, nie masz sprawiedliwego ani jednego. Dwudziesty trzeci, bo wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Więc widzimy wyraźnie, że nikt, kto sam popełnił w życiu choć jeden grzech, nie może nam pomóc, bo sam potrzebuje ratunku, czyli zbawienia. Potrzebuje zbawienia od należnego mu piekła, bo zasłużył swoimi grzechami na gniew sprawiedliwy Boży. Każda taka osoba jest tak samo narażona, jest w tak samo groźnym położeniu jak ty i ja. Nie tylko nie może nam pomóc, ale także nie może pomóc samej sobie. Czyli jest nas już trzech wtedy. Ale na całe szczęście ratunek przed karą piekła jest możliwy i dostępny, ponieważ Bóg przygotował sposób, w jaki grzesznik może uniknąć potępienia. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to w ogóle jest możliwe? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz miał życie wieczne. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a zostaniesz przeniesiony ze śmierci do życia. To jest podstawa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, który jest wiecznym Synem Bożym, czyli nie było nigdy w historii takiego czasu, kiedy był brak Syna, czyli Syn jest od zawsze tak jak był i jest Ojciec. Czyli kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Logiczne, że jeśli by nie było Syna, to wtedy Ojciec nie mógłby się nazywać Ojcem. Ale jest Ojcem od zawsze, Bóg Ojciec i Bóg Syn też jest od zawsze Bogiem Synem. Jeszcze mamy Boga Ducha Świętego. Tych trzech stanowi jedność. To jest jeden prawdziwy Bóg istniejący odwiecznie w trzech. Ojciec, Syn, Duch Święty. I teraz Pan Jezus Chrystus, który jest odwiecznym Synem Bożym, jest wiecznym Synem Bożym, a także jedynym prawdziwym Bogiem, bo o tym mówi nam Jana, 20 rozdział, 28 werset, Ewangelia Jana. 20 rozdział, 28 werset. I odpowiadając, Tomasz rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Czyli jednoznacznie widzimy. Oraz pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset. List Ewangelisty Jana, list pierwszy list Jana. 5 rozdział, 20 werset. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga i jesteśmy w prawdziwym w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Ten ci jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Czyli jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus Chrystus, który jest odwiecznym Synem Bożym, nawet tutaj było widać w 1 Jana 5:20, że Syn Boży przyszedł. To znaczy, że przed przyjściem już był Synem Bożym. I Pan Jezus Chrystus, który jest odwiecznym Synem Bożym, a także jedynym prawdziwym Bogiem, zapłacił nasz dług grzechu w momencie, gdy w trzech godzinach ciemności stał się grzechem za nas. Gdy przelał swoją krew i umarł na krzyżu na Golgocie. Tak uczy nas między innymi Jana 19 rozdział. Przeczytam teraz. Ewangelia Jana, 19 rozdział,
od 1 do 30 wersetu. Wtedy więc Piłat wziął Jezusa i ubiczował, a żołnierze, uplutłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i płaszczem purpurowym przyodzieli go i mówili: witajże, królu żydowski, i dawali mu policzki. Wyszedł tedy znowu Piłat i rzecze im: oto wyprowadziłem go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym i rzecze im Piłat: oto człowiek. A gdy ujrzeli go, przedniejsi kapłani i słudzy ich zawołali, mówiąc: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł im Piłat: weźcież go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my zakon mamy i według zakonu naszego powinien umrzeć, bo siebie Synem Bożym czynił. Gdy tedy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł i wszedł znowu na ratusz i rzekł do Jezusa: skądżeś ty jest? Lecz mu Jezus nie dał odpowiedzi. Wtedy mu rzecze Piłat: mnie nie odpowiadasz? Nie wiesz, że mam moc ukrzyżować cię i mam moc wypuścić cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbym żadnej mocy, nie miałbyś żadnej mocy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry. Przetoż ten, kto mię tobie wydał, większy grzech ma. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, lecz Żydzi wołali, mówiąc: jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, co się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa i siadł na stolicy, na miejscu, które zowią Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabata. A był to dzień przygotowania przed Wielkanocą, około 6 godziny. 6 godzina to, jak wiemy, to jest około 12 naszego czasu. I rzekł Żydom: oto król wasz. A oni zawołali: weź, weź, ukrzyżuj go. Rzecze im Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy go więc im wydał, żeby był ukrzyżowany, i wzięli Jezusa i poprowadzili. A on, niosąc krzyż swój, wyszedł na miejsce zwane Trupich Głów, które po hebrajsku zowie się Golgota. Tam go ukrzyżowali i z nim drugich dwóch, z jednej i z drugiej strony, a w pośrodku Jezusa. A Piłat napisał i nadpis i umieścił nad krzyżem, a było napisano: Jezus Nazareński, król żydowski. A ten nadpis czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było ono miejsce, gdzie był ukrzyżowany Jezus. A było napisano po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Wtedy rzekli Piłatowi przedniejsi kapłani żydowscy: nie pisz król żydowski, ale iż on powiedział: jestem król żydowski. Odpowiedział Piłat: co on napisał, to on napisał. Żołnierze tedy, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część i suknię, a była ta suknia nie szyta, ale od wierzchu cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich: nie krajmy jej, ale rzućmy losy o nią, czy ją będzie, aby się pismo wypełniło, które mówi: podzielili szaty moje między siebie i o odzienie moje losy rzucali. To tedy uczynili żołnierze. A stały przy krzyżu Jezusowym matka jego i siostra matki jego, Maryja, żona Kleofasa, i Maryja Magdalena. Wtedy Jezus, ujrzawszy matkę i ucznia tamże stojącego, którego miłował, rzecze matce swojej: niewiasto, oto syn twój. Potem rzecze uczniowi: oto matka twoja. I od onej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem, wiedząc Jezus, że się już wszystko spełniło, aby się wykonało pismo, rzekł: pragnę.
A stało tam naczynie pełne octu, a oni napełnili napełniwszy gąbkę octem i zatknąwszy ją na hyzop, podali mu do ust. A gdy Jezus przyjął ocet, rzekł: spełniło się, i nachyliwszy głowę, oddał ducha. I Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 28 werset też mówi o tym. Miejcież wtedy pieczę o sobie samych i o całej trzodzie, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boga własną Jego krwią nabyty. Czyli widzimy jednoznacznie, krwią Boga zbór, czyli ci, którzy uwierzyli, są nabyci. Pan Jezus Chrystus, który jest wiecznym Synem Bożym, a także jedynym prawdziwym Bogiem, zapłacił nasz dług w momencie, gdy w 3 godzinach ciemności stał się grzechem za nas, w nasze miejsce. To jest tak zwane podwójne przypisanie, teoria zastępstwa. Gdy Pan Jezus przelał swoją krew i umarł na krzyżu na Golgocie, to wszystkie moje grzechy zostały włożone na Pana Jezusa i ja już od tej pory mam przypisaną sprawiedliwość Chrystusa. Czyli ja jako grzesznik jestem widziany przez Boga jak święty, a On, święty, w tych 3 godzinach ciemności był widziany, jakby cały grzech był na Niego włożony. Jest napisane, że grzech został na Niego włożony, a w innym miejscu, że On stał się grzechem za nas. Tak więc widzisz, drogi słuchaczu, drogi przyjacielu, że Pan Jezus Chrystus opuścił chwałę nieba i będąc Bogiem objawił się w ludzkim ciele po to, aby mógł umrzeć na krzyżu Golgoty na miejscu grzesznego człowieka, takiego jakim ty jesteś. Pan Jezus cały czas w trakcie wcielenia pozostawał jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, ale także stał się wcielonym Bogiem człowiekiem, to znaczy Bogiem objawionym w ludzkim ciele. Chociaż Pan Jezus Chrystus przyjął postać człowieka, nie był On w żadnym wypadku grzesznikiem. To jest oczywista sprawa, że musimy o tym pamiętać. Pan Jezus nigdy nie popełnił żadnego grzechu. On był i jest pod każdym względem bezgrzeszną osobą i jako taki nadawał się Pan Jezus do zapłacenia twojego długu grzechowego. O tym czytamy w 1 Piotra, 2 rozdział. 1 Piotra, 2 rozdział, 21 do 24. Albowiem na to powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego, który grzechu nie popełnił i nie znaleziono zdrady w ustach Jego, który, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył wzajemnie. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczał temu, który sprawiedliwie sądzi, który grzechy nasze sam zaniósł na ciele swoim na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom żyli dla sprawiedliwości, a przez sińce, którego wyście uleczeni. Jednoznacznie tu widzimy, że On grzechy nasze sam poniósł na ciele swoim na drzewie. Jest to kluczowe, żeby to rozumieć, że On nigdy żadnego grzechu nie popełnił, Pan Jezus Chrystus. Ta zapłata nastąpiła, ta zapłata za grzech nastąpiła w momencie, gdy Pan Jezus został ukrzyżowany i w 3 godzinach ciemności był oddalony od Boga. Twoje wszystkie grzechy, twój cały grzechowy dług został włożony na Niego i został zaliczony na Jego, na rachunek Pana Jezusa. A przecież On grzechu nigdy nie popełnił. Jako jedyny człowiek nie był grzesznikiem. W momencie, gdy Pan Jezus Chrystus przelał swoją niewinną, czystą krew i umarł, pod każdym względem zapłacił całkowicie twój grzechowy dług.
Jest to bardzo ważne, żebyś to rozumiał, rozumiała. Pan Jezus cieleśnie zmartwychwstał 3 dni później i dzisiaj jest w niebie, o czym czytamy w Hebrajczyków 10 rozdział. 14 werset. Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. I jeszcze wstawia się dodatkowo za każdym wierzącym, za każdym chrześcijaninem. Mówi o tym Rzymian 8:34. Rzymian 8 rozdział, 34 werset. Któż potępia? Chrystus jest, który umarł, owszem, i zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który przyczynia się za nami. I kolejne miejsce Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi, czyli wstawiał się za nimi. Za każdym chrześcijaninem cały czas stawia się Pan Jezus. Każda osoba, która dojdzie do przekonania, że jest grzesznikiem, znajdującym się na drodze do wiecznego potępienia w piekle ognistym, i uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, odwróci się od grzechu, wyznając Bogu grzech swój, wiedzieć może, że Jezus zbawił ją i sprawił, że osoba taka jest narodzona na nowo, a więc całkowicie duchowo żywa na zawsze, na wieki. Kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem. Kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem. To zbawienie od Boga jest nieskończone i wieczne. To zbawienie nigdy nie przemija, bez względu na jakiekolwiek okoliczności. Możesz zwrócić uwagę na kilka miejsc ze Słowa Bożego, które wyraźnie o tym mówią. Rzymian na przykład, rozdział 10, list do Rzymian. Rozdział 10, wersety od 9 do 13. Bo jeśli usty swemi wyznasz Jezusa Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a usty wyznaje się ku zbawieniu. Bo mówi Pismo, wszelki, kto weń wierzy, nie będzie pohańbiony, gdyż nie ma różnicy między Żydem i Grekiem, bo tenże Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wyraźnie widzimy zatem, że uwierzenie w sercu swoim, że Go Bóg wzbudził z martwych, jest tutaj kluczowe. Zbawiony będziesz. Wyznasz Jezusa Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Go Bóg z martwych wzbudził. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus został z martwych wzbudzony? I Jana, 6 rozdział, 37 werset. Jana 6:37. Jana 6:37. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Więc jeżeli przyjdziesz do Pana Jezusa, to już nigdy nie będziesz wyrzucony precz. Zbawienie jest nieutracalne. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony, bo Jezus powiedział, że nikogo, kto do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. I 1 Jana 5 rozdział, 11 werset.
I to jest świadectwo, że nam Bóg dał życie wieczne. A to życie wieczne jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I abyście wierzyli w imię Syna Bożego. I to jest ufność, którą mamy ku Niemu, iż jeśli o co prosimy według Jego woli, słyszy nas. A jeśli wiemy, że nas słyszy, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że mamy od Niego to, o cośmy prosili. Czyli widzimy jednoznacznie, że jeśli się przyjdzie do Pana Jezusa z wiarą, wierząc w Niego, to się już ma. Jeśli poprosisz o cokolwiek Pana Jezusa zgodnego z Jego wolą, a On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Więc jeśli przy Panu Jezusie zawołasz do Niego, wezwiesz Jego imienia, poprosisz, aby On cię uratował, to to jest zgodne z Jego wolą. Przyjdź do Pana Jezusa, a On cię zbawi. Chętnie, bez wypominania. Zbawienie jest wieczne, nieutracalne. Raz na zawsze. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Są to wersety, podobnie jak wiele, wiele innych wersetów ze Słowa Bożego dotyczące tematu zbawienia. Wszystkie one, jeśli je czytasz z otwartym, szczerym sercem i studiujesz wraz z kontekstem i uważnym zrozumieniem, powiedzą ci o tym, że człowiek nie może utracić raz na zawsze otrzymanego zbawienia. Również nie dowiemy się z tych wersetów, że człowiek musi coś robić lub od czegoś się powstrzymywać, aby zbawienie utrzymać. Jest tak dlatego, że gdy Bóg zbawia kogoś, to robi raz na zawsze to. Boży ratunek jest wieczny, zbawienie jest nieutracalne, bo raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Czasem pojawia się w związku z tymi wersetami i generalnie z nauką Słowa Bożego pytanie, co będzie, jeśli ktoś zgrzeszy ponownie? Czy to nie oznacza, że taka osoba straciła zbawienie? Nie, nie oznacza. Odpowiedź jest oczywista. Nie oznacza. Słowo Boże, mówiąc o zbawieniu, zawsze uczy, że zbawienie jest wieczne, nieutracalne, niezależne od uczynków grzesznika. Również całe Słowo Boże uczy, że nikt nie ma pozwolenia na to, aby czynił to, co mu się podoba. Uczy nas o tym m.in. list do Rzymian, 6 rozdział. Rzymian, 6 rozdział, 1-2 werset. Cóż wtedy powiemy? Zostaniemyż w grzechu, aby łaska obfitszą była? Bynajmniej. Albowiem my, którzyśmy umarli grzechowi, jakże jeszcze w nim żyć będziemy? Proste słowa. Jako chrześcijanie mamy odpowiedzialność przed świętym Bogiem, aby żyć w taki sposób, aby przynosić chwałę i cześć naszemu Zbawicielowi. Mówi o tym też Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Widać jednoznacznie. Słowa te mówią, że jesteśmy zbawieni przez Pana Jezusa i żyjemy dla naszego Zbawiciela. Kiedy mimo tego jednak zdarzy się w życiu dziecka Bożego jakiś grzech, to wtedy następuje przerwanie społeczności z niebiańskim Ojcem. To nie jest kara, to jest po prostu naturalna konsekwencja.
to jest po prostu efekt tego, że my, mając doskonałe, wieczne życie, a składamy się z ducha, duszy i ciała, to jeżeli teraz ciało jest jeszcze grzeszne i śmiertelne, a dusza jest i duch zbawione, uratowane, zamieszkane przez Ducha Świętego, to w tym momencie w duchu naszym mieszka Duch Święty. I jeżeli grzech zanieczyszcza ciało, a to się zdarzy, to trzeba ten grzech wyznać, porzucić, gdyż inaczej nie będzie nasz umysł, nasze ciało miało komunikacji ze Świętym Bogiem. To jest po prostu naturalna konsekwencja tego, że jesteśmy jeszcze na ziemi, jeszcze nie jesteśmy w niebie, w uwielbionych nowych ciałach, a więc nie chodzi o karę, tylko chodzi o zwyczajne, naturalne, można użyć słowa naturalne, konsekwencje tego, że jeszcze jesteśmy w ciele. I nie wolno pobudzać ciała do aktywności grzechowej, chyba że godzimy się na to, że nie będziemy w pełni korzystać tu na ziemi z tej komunikacji, radości, bycia z Bogiem, Ojcem w społeczności. Więc kiedy zdarzy się w życiu dziecka Bożego jakiś grzech, to wtedy następuje przerwanie społeczności z naszym niebiańskim Ojcem. Takie dziecko Boże traci radość, nie potrafi się już cieszyć Bożymi rzeczami, ale nie ma wtedy przerwanej po prostu zbawiennej społeczności z Bogiem. To jest różnica. Powiedziałem społeczność z niebiańskim Ojcem, a społeczność z Bogiem. Społeczności z Bogiem nie przerywa nic, a społeczność z naszym niebiańskim Ojcem nie jest przerwana, ona jest po prostu zakłócona. A więc nie ma wtedy dziecko Boże przerwanej społeczności z Bogiem i nie wywiera to wpływu na raz na zawsze otrzymane zbawienie. W chwili, gdy dziecko Boże zauważy, że zgrzeszyło, potrzebuje przyznać się do tego przed Bogiem. Bóg chce przebaczyć i przebaczy każdy szczerze porzucony grzech, i wówczas następuje przywrócenie pełnej społeczności. Uczy nas o tym m.in. pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Czyli widzimy, że Bóg oczyszcza. I 1 Jana 2,1: Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Czyli widzimy, że mamy Pana Jezusa jako naszego orędownika. W tych wersetach Słowo Boże zwraca się tylko do chrześcijan oczywiście. Jeżeli zatem, drogi słuchaczu, drogi przyjacielu, jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa i nigdy nie przyjąłeś od Pana Jezusa przebaczenia twoich wszystkich grzechów, a więc nigdy jeszcze nie poprosiłeś Go o ratunek, zbawienie przed należną tobie karą piekła wiecznego, to pilnie potrzebujesz uwierzyć dzisiaj, teraz. To nie podlega w ogóle jakiemu odkładaniu na później. To jest zbyt niebezpieczne, abyś czekał. Teraz uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Przyjmij doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa jako złożoną za ciebie. On jest Panem w całym twoim życiu, w każdym najmniejszym szczególe twojego życia. Uwierz w Pana Jezusa, zanim będzie na zawsze, na wieki za późno. Mówi o tym m.in. 2 Koryntian 6 rozdział, 2 werset.
bo mówi, czasu przyjemnego wysłuchałem Cię, a w dzień zbawienia poratowałem Cię. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. Korzystaj więc z tego, że teraz jest jeszcze czas zbawienia. Następnie poszukaj zupełnie poddanych Bogu, zależnych jedynie od Boga chrześcijan, wierzących tylko Słowu Bożemu, Świętej Biblii, a całkowicie niezależnych i oddzielonych od wszelkiego zła moralnego i doktrynalnego oraz głoszących prawdziwą Ewangelię Chrystusową. Uczęszczaj na ich wspólne zgromadzenia tylko do imienia Pana Jezusa, abyś mógł pożywiać się Bożym Słowem i wzrastać w duchowej sile. Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, znasz Go jako swojego Pana i Zbawiciela, to żyj tylko dla Niego. Całe Twoje życie w każdym szczególe niech to pokazuje. Jeśli nie uwierzyłeś w Pana Jezusa, to jesteś tylko biednym, religijnym obłudnikiem oszukującym samego siebie i innych. To jest bardzo niebezpieczny stan. Uznaj się za zgubionego, nawróć się do Boga, gdyż inaczej będziesz spędzać całą wieczność w piekle, w jeziorze ognia i siarki, w wiecznych płomieniach. To jest zbyt niebezpieczne. Wieczne zbawienie i jego nieutracalność jest dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, którzy otrzymując życie wieczne zostali zbawieni, których Pan Jezus zna osobiście, zna Pan Jezus, ich zna. Wieczne zbawienie i jego nieutracalność nie jest dla tych, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, którzy nie otrzymali życia wiecznego, bo nie zostali zbawieni, których Pan Jezus nie zna. Czy zna Cię Pan Jezus? Jeśli Pan Jezus Cię nie zna, to Twoje miejsce jest w wiecznych płomieniach, ognie, w ogniu i siarce piekła wiecznego, jeziora ognistego. Więc wieczne zbawienie i jego nieutracalność nie jest dla tych, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, którzy nie otrzymali życia wiecznego, bo nie zostali zbawieni, których Pan Jezus nie zna. Nie jest dla tych, którzy tylko myślą, że znają Jezusa. Bo zbawienie wieczne jest dla tych, którzy znają Pana Jezusa i których Pan Jezus zna. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu, jeśli jeszcze nie masz pewności zbawienia. To jest zbyt niebezpieczne. Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, możesz do mnie napisać. Mam bardzo dobre przekłady Pisma Świętego i zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii. To Słowo Boże jest po prostu słowem od samego Boga dla Ciebie. Czytaj Biblię. Skrytka pocztowa 31 63500 Ostrzeszów. E-mail czytaj.biblie@onet.pl. Telefon 739 089 088. Możesz do mnie napisać SMS-a, e-maila lub tradycyjną pocztą. Możesz do mnie zadzwonić. Zachęcam. Czytaj Biblię. Z Bogiem.